Kamieniec Ząbkowicki to ponad 8-tysięczna gmina, ale atrakcji turystycznych zazdroszczą jej nawet kilkudziesięciotysięczne miasta. Tylko tutaj jest unikatowy, z niebanalną historią, Pałac Marianny Orańskiej, który wciąż odbudowujemy. Ogromny zespół bocysterski z kolekcją ornatów, duża i bardzo nowoczesna hodowla krów mlecznych. Na ogromnych zbiornikach wodnych można wędkować, a dla turystów uruchomiono wypożyczalnię rowerów. Wędrówkę w czasie zaczynamy wczesną wiosną po Pałacu Marianny Orańskiej. Właśnie otrzymaliśmy 5 milionów złotych unijnej dotacji na jego odbudowę z regionalnego programu operacyjnego. Jest piątym co do wielkości w Polsce. Został spalony tuż po wojnie przez Armię Czerwoną i ograbiony. Armia Czerwona nie dość, że podpaliła pałac, wywiozła stąd około 17 wagonów z dziełami sztuki, z rzeźbą, z meblami. Zbudowała go królewna niderlandzka za 3 tony złota, które otrzymała w spadku po matce królowej holenderskiej. Jest też ostatnim dziełem znanego niemieckiego architekta Karla Schinkla. Zaraz po wojnie wszystkie elementy marmurowe wyposażenia naszego pałacu zostały przewiezione na budowę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Właścicielem pałacu od 4 lat jest nasza gmina i krok po kroku mozolnie odbudowuje go. Pozyskała na ten cel blisko 9 milionów złotych. Na obiekcie zatrudnionych jest blisko 80 osób, które zatrudnione są w Centrum Integracji Społecznej. Tę dotację, którą otrzymaliśmy, wykorzystamy na odtworzenie całej solarki okiennej na parterze obiektu. Zostanie również wykonana balustrada marmurowa, która kiedyś znajdowała się na głównym tarasie widokowym. Zostanie zrewitalizowane mauzoleum, które będzie też udostępnione dla turystów. Dotychczas udało się odzyskać 2 spośród 3 fortepianów. Były wyprodukowane specjalnie dla księżnej we wrocławskiej wytwórni. 3 instrument znajduje się w okolicach Jeleniej Góry, ale właściciel chce go zbyt drogo sprzedać. Ostatnio do pałacu powróciło także pianino księżnej. Także wczesną wiosną zapraszamy na spacer po 16-hektarowym zabytkowym parku wokół pałacu. Kosztem 2 milionów złotych odbudowaliśmy go. Był zdewastowany, ponieważ nikt o niego nie dbał. Do niedawna nie był naszą własnością. Teraz ogrodziliśmy go. Wstęp mają turyści. Za czasów Marianny Orańskiej było ponad 130 hektarów zagospodarowanego parku. Na tą chwilę udało nam się odtworzyć 16 hektarów. I ta część, która jest wygrodzona, ma już swoje dawne historyczne piękno, które powoli rozkwita. To założenie pałacowo-parkowe zaprojektował w przeszłości jeden z najwybitniejszych europejskich architektów krajobrazu, Peter Józef Lene. W ubiegłym roku nasadziliśmy nowe rośliny. Widać, że prawie wszystkie przyjęły się. Nowymi nasadzeniami opiekują się ludzie bezrobotni, zatrudnieni w Centrum Integracji Społecznej. Na obecną chwilę pracuje 30 osób. Oprócz starych drzew z dawnych lat w parku zachowały się inne nieliczne rarytasy. To są nieliczne skupiska krzewów, które zachowały się tu jeszcze z czasu świetności pałacu. Te azalie na przykład mają około 100 lat. Tak jak 150 lat temu powstały aleje. Rośliny potrzebują jednak czasu, żeby wyrosnąć. Pieniądze na odbudowę parku dał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Po raz 3 zorganizowaliśmy wiosnę tulipanów. To dla upamiętnienia królewny Marianny Orańskiej. Była Holenderką, a Holandia kojarzy się właśnie z tulipanami. Tulipany to kwiaty o pięknych, kolorowych kielichach. Nie pachną, ale są symbolem elegancji. Przystroiliśmy nimi pałacowe tarasy i komnaty. Marianna Orańska miała swoje posiadłości również w Czechach, po sąsiedzku, dlatego też zorganizowaliśmy nasze wspólne święto Wiosna Tulipanów razem z Bilą Wodą, naszym partnerem po stronie Czech. Marianna była córką króla Niderlandów, Wilhelma I. Marianna otrzymała to ziemię w spadku swojej matki, królowej Fryderyki Luizy Wilhelminy Pruskiej.
zapłaciła za wybudowanie tego pałacu ponad 3 tony złota. Marianna Orańska była bardzo ładną kobietą. Był to bardzo dobry pomysł, żeby tutaj w tym miejscu powstał ten pałac. Turyści mogli także słuchać recitali granych na fortepianie księżnej Orańskiej. Ten fortepian ma 162 lata i prawdopodobnie niegdyś grała na nim sama Marianna Orańska. Królewna uczyniła wiele dobrego dla Kotliny Kłodzkiej. Budowała drogi, hutę w Stroniu, kamieniołomy, zakładała szkoły. Hodowane są u nas dwie wice miski Polski. Mowa o krowach z ośrodka hodowli zarodowej. Z tytułami wróciły z Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Trenują przed następnymi występami. Mają prezencję i dobrze się doją. To krajowa wicechampionka. Nazywa się Ama 2. Jest trasy polsko-holsztyńsko-fryzyjskiej i jest mamą dwóch cielaków. Wśród jałówek krajową wiceliderką jest metka 45. Znajduje się na specjalnej diecie, gdzie dostaje specjalne pasze i jest uczona chodzić, gdzie musi trzymać głowę odpowiednio wysoko. Tak jak na prawdziwych wyborach mis. W ośrodku mieszka ponad 1000 dojnych krów, z tego 350 w jednej z najnowocześniejszych w Europie oborze w Starczowie. W tej oborze nawet zainstalowana jest stacja meteorologiczna. Tam na dachu widzi pan, są anteny, jest także urządzenie do pomiaru wiatru i cała stacja automatycznie steruje tutaj kurtynami, które są dzisiaj widać opuszczone, bo jest bardzo gorąco, i także tymi wiatrakami, które składają powietrze, żeby krówkom było odpowiednio miło. Są tu strefy relaksu. Krowy uwielbiają w nich czochrać się, używając automatycznych czochradełek, albo lizać nasycone minerałami lizaki. Aktualnie dziennie nasza rekordziska daje 68 litrów, a bywały krowy, które dawały po 70 parę litrów dziennie. Prawdziwym hitem technologicznym jest naszpikowana elektroniką udojnia. Krowy są dojone komputerowo. Mają pamięć i wchodzą sobie na te strony, zapamiętują sobie. Udój odbywa się w systemie zamkniętym. Mleka nigdzie nie widać. Nic więc dziwnego, że dzieci mówią, że mleko pochodzi ze sklepów, a nie od krów. To też rekord. W naszej stajni urodziły się krowie trojaczki. Ważyły po 15 kg. Po urodzeniu zwykle cielak waży 30 kg. Ich mama, czteroletnia krowa o imieniu Smagliczka, jest wyjątkowo lubiana. To jest w momencie jej druga laktacja, czyli już drugi raz rodziła. Jest to bardzo wydajna krowa. Średnio w laktacji daje około 50 litrów mleka na dzień. Więc można powiedzieć, że to jest jedna z lepszych naszych krów. W poprzedniej laktacji miała tylko jednego cielaka, no i teraz właśnie te trzy to wielka niespodzianka dla nas. Wśród trojaczków są dwie jałóweczki i jeden byczek. Urodzenie trojaczków jest bardzo dużą rzadkością. Niektóre statystyki mówią, że udany poród to nawet raz na 1,5 miliona się przytrafia. Nasze cielaki i nasza krowa jest w stanie bardzo dobrym. Jałówki dostaną imiona po matce z dopiskiem kolejnej numeracji. A byczka wszyscy nazywają Kubuś. I pewnie tak zostanie. W końcu czerwca nasze błonia na 2 dni opanowało 220 strażaków z Polski, Czech i Litwy. Jorotaże, obiegli zwykle te 3. Tak máte pomalu 60 cm, tak nemusí to dávat tolik odřeva. Na 18 stanowiskach ćwiczyli sposoby ratowania poszkodowanych w wypadkach drogowych i innych tragicznych zdarzeniach. Mamy tutaj stanowiska wykonywania dostępu do osób poszkodowanych, czyli sytuacja pojazdy na boku, pojazdy pod naczepą, jak również pojazdy znajdujące się na dachu. Drużyny były wymieszane, międzynarodowe i nie rywalizowały ze sobą, ale wspólnie usiłowały rozwiązać problem, wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt. W
tym gronie, w którym tu dzisiaj jesteśmy, już tych elementarnych rzeczy nie trzeba tłumaczyć, bo tu kwiat pożarnictwa się pojawia, bardzo doświadczeni. Już są niuanse, już są techniki, już są nowoczesne konstrukcje albo zmiany, które są dokonywane. Także taki element rozwoju zawodowego. Strażacy obiecali wrócić do nas. Podkreślali profesjonalne przygotowanie szkolenia. Nasz pałac odwiedziliśmy w środku wakacji. Mija dokładnie 5 lat, kiedy zrujnowany przejęła kamieniecka gmina. Od maja do lipca odwiedziło nas ponad 13 tysięcy turystów. W ubiegłym roku w całym ponad 30 tysięcy. W tygodniu naprawdę tych turystów jest coraz więcej. Wczoraj były grupy, które liczyły do 50 osób, dwie wycieczki. Tak więc myślę, że ten okres turystyczny jest naprawdę owocny. Jest morze polskie, ale jest monotonny. A góry nie. Do Kamieńca przyciąga niebanalna historia fundatorki pałacu, królewny niderlandzkiej, księżnej Marianny Orańskiej. Marianna była żoną pruskiego księcia Albrechta. Mówiono, że było to polityczne, niechciane małżeństwo i doszło do separacji. W 1849 roku wybucha to ich skandal, związany z tym, że okazuje się, że Marianna jest w ciąży. Wcale nie z Albrechtem Hanselardem, tylko z Johannesem van Rossumem, który pełni tutaj w pałacu funkcję lokaja Albrechta, ale też zajmował się końmi, był koniuszym, nadzorcą stajni. Ten mezalians bardzo źle wpłynął na traktowanie księżnej. Zabroniono jej wchodzić na przykład do swojego pałacu głównym wejściem, tylko bocznym oknem. Widać to na autentycznym zdjęciu. Nie Marianna, powinna Marianna być tak napiętnowana według Marianna mnie. Była też dla mnie pierwsza z feministek. Ona była bizneswoman na tamte czasy, a też zawiodła się na mężu. W naszym kościele powstaje pierwsze w Polsce Muzeum Cystersów. Byli u nas prawie 6 wieków. Przestali istnieć, tak jak kilka innych dolnośląskich opactw, po sekularyzacji w 1810 roku. Wprowadzali nowe gatunki roślin, uczyli właściwej uprawy ziemi. To oni wprowadzili podział trójpolowy. Perełką jest nasz pocysterski kościół z przepięknym barokowym wystrojem i unikatowym drewnianym 23-metrowej wysokości ołtarzem. Jest to najwyższy ołtarz w Polsce, jeden z najwyższych ołtarzy drewnianych w Europie. Genialne dzieło Christopha Kenigera z Wrocławia. W ołtarzu znajdują się malowidła wykonane przez mistrza baroku, dolnośląskiego malarza Michała Wilmana. Namalował dla tej świątyni kamienickiej 6 płócien. Tylko 3 z nich przetrwały do dnia dzisiejszego, pozostałe 3 zostały zagrabione przez Armię Czerwoną w 1945 i 1946 roku. Osobliwą kolekcją jest zbiór ocalałych 60 ornatów, czyli ubiorów liturgicznych używanych przez cystersów. Niektóre są pokryte złotem i mają po 350 lat. Ten zestaw ornatowy został podarowany przez króla Fryderyka II, który został cudownie uratowany pod Przyłękiem. Pruski król po przegranej potyczce z Austriakami pod Przyłękiem zbiegł przed pościgiem i za zgodą opata w przebraniu za mnicha przetrwał w klasztorze. Później w podzięce przysłał opatowi ten oto ornat. Muzeum Cystersów będzie czynne już wiosną. Powstaje w kościele dzięki unijnej dotacji z transgranicznych funduszy polsko-czeskich. Będzie zawierało to muzeum zbiory bardzo bogate szat oraz paramentów liturgicznych, jak również nut, ponieważ cystersi prowadzili całą orkiestrę tutaj w tej świątyni. Proszę Państwa, chwała Marianna Orańska. W tym dniu na pożegnanie lata zorganizowaliśmy bieg Marianny Orańskiej. Będziemy go organizowali co roku. Jak na pierwszy wypadł doskonale. Startowało 200 zawodników. Biegli na dwóch dystansach, 10 km wokół pałacu i 5 km. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Mamy już pierwszych z biegu na 10 km. Oficjalnie Kamieniec został także uznany za miejscowość leżącą na szlaku historyczno-turystycznym, po którym ponad 1000 lat temu z
Czech do Polski wędrował święty Wojciech. To on wprowadził na polskie ziemie chrześcijaństwo. Święty Wojciech jest, można powiedzieć, pierwszym biskupem uchodźcą, ponieważ musiał uchodzić z Pragi. Gdyby stamtąd nie uszedł, nie przybył na dwór księcia Bolesława, prawdopodobnie byłby zamordowany, jak cała jego rodzina, przez ród Przemyślidów. Prawdopodobnie był tutaj kilka lat, nawracał przede wszystkim Prusów na wiarę chrześcijańską. Przebywał na Pomorzu. Paternoster Kwiecinsen! Zginął śmiercią męczennika w 997 roku. Zabiło go pogańskie plemię Prusów w Świętym Gaju koło Elbląga. Jego sylwetkę i śmierć przedstawili aktorzy w spektaklu wykonanym w naszym kościele. Ale za to młody książę, bardzo posłuszny był Bogu. Międzynarodowy Szlak Świętego Wojciecha jest nowym szlakiem turystyczno-kulturowym, który prowadzi z Pragi aż nad Polskie Morze. Będzie liczył ponad 1000 kilometrów z Pragi aż do Gdańska. Trasy wędrówki świętego Wojciecha nie zakwestionowali historycy. Przed kościołem odsłoniliśmy tablicę pamiątkową przypominającą wędrówkę świętego Wojciecha, a wraz z nim chrześcijaństwa do Polski. Zapraszamy na wędrówkę po szlaku.